smakkujaw.pl, wykwintna surówka z selera. Przygotujemy pyszną sałatkę z selera z bakaliami. Będziemy potrzebowali jeden seler, jedno jabłko. Sos zrobimy z dwóch łyżek majonezu i dwóch łyżek jogurtu naturalnego. Doprawimy go solą, pieprzem i odrobiną cukru do smaku. Potrzebować będziemy garść rodzynek, tutaj już mamy namoczone w wodzie, oraz garść orzechów włoskich. Sokiem z połówki cytryny skropimy seler i jabłko, żeby nie zrobiły się ciemne. Najpierw przyrządzimy sos do naszej surówki, a zatem dwie łyżki jogurtu naturalnego. Dwie łyżki majonezu przemieszamy. Nasz sos doprawiamy szczyptą soli. Wsypujemy kolorowy, świeżo zmielony pieprz i doprawiamy dwoma szczyptami cukru. Wszystkie składniki razem przemieszamy i odstawimy, żeby smaki się przegryzły. Ścieramy jabłuszko na grubych oczkach tarki. Ścieramy seler. O, już mamy starty. Skrapiamy nasze starte warzywa sokiem z cytryny, tak mniej więcej połówką, i zaraz wszystko wymieszamy. Przemieszamy jeszcze naszą sałateczkę, jest piękna, bielutka i cudownie pachnie startym selerem. Zaraz rozdrobnimy nieco orzechy, odsączymy rodzynki i dodamy do startych warzyw. Posiekamy nasze orzeszki. One nie muszą być tak drobne posiekane, ale musimy je troszeczkę podzielić na mniejsze cząstki. Jeszcze tu odrobinkę i już zaraz będzie. Odsączyliśmy rodzynki, wrzucamy do selera i jabłka. O. I zsuwamy nasze orzeszki i za moment przyprawimy sosem jogurtowo-majonezowym. Wszystko przemieszamy. O, sałatka już robi się coraz piękniejsza. Zbliżamy się już do końca, a zatem doprawiamy naszą suróweczkę sosem majonezowo-jogurtowym. Zobaczymy, może tyle już wystarczy. Przemieszamy. Jeszcze dołożymy. O, w zasadzie wykorzystaliśmy cały sos. Przemieszamy i odstawimy, żeby smaki się przygryzły. Tak mniej więcej na pół godzinki. Przed wstawieniem do lodówki spróbujemy jeszcze, czy naszej sałatce nic nie brakuje. Pyszna. Nasza suróweczka jest znakomita, a zatem przykryjemy folią spożywczą i wstawimy na co najmniej pół godziny do lodówki. Schłodzoną sałatkę przełożyliśmy na talerz, oprószyliśmy świeżo zmielonym pieprzem, przyozdobiliśmy połówkami orzeszków i rodzynkami i teraz jeszcze już na zakończenie parę listków świeżej natki pietruszki. I sałatkę mamy już gotową. Tę pyszną surówkę możemy podawać jako dodatek do przeróżnych dań. Jest pyszna, aromatyczna. Przygotowanie jej zajęło nam zaledwie kilkanaście minut. Pół godziny musiała schłodzić się w lodówce, ale nie wymagała zbyt dużo pracy. Jest pyszna, aromatyczna. Życzymy smacznego.